przyjechał do Hollywood z walizeczką, w której były gadki, trochę skarpetek, bardzo dużo papieru i rysunki. Miał na sobie marynarkę, która nie pasowała do spodni i tylko $40. Chciał zbudować nowe imperium, imperium animacji, ale myślał, że mu się to nie uda, bo właściwie wszystko już w animacji było. Chciał zostać reżyserem, chciał gdzieś pracować przy produkcji, próbował, nie wyszło mu i zaczął znowu rysować. I te rysunki zaprowadziły go do chyba największej ilości Oscarów w historii, jaką zdobył jeden człowiek. Tutaj możecie je zobaczyć. 26 Oscarów dla Walta Disneya samego, bo oczywiście jeszcze jego Walt Disney Company zdobyło mnóstwo Oscarów. I tutaj jest ten historyczny pierwszy. Spróbuję ci go pokazać. Zaraz tutaj muszę znaleźć jakiś... O. Ten Oscar to jest za oczywiście Mickey Mouse w 1932 roku, ale najśmieszniejszy Oscar chyba jest tutaj. A zobaczymy, czy wam go... O, tutaj jest Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków zrobili takiego Oscara specjalnie, zaraz spróbuję. O, specjalnie dla niego i Shirley Temple wręczyła mu na ceremonii wręczania Oscarów. A w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale samo słowo Oscar wzięło się też od Walta Disneya, bo w czasie przyznawania nagród, te nagrody miały nazwę Nagrody Akademii Filmowej Amerykańskiej i w pewnym momencie Walt Disney spojrzał na tą statuetkę i mówi, zaraz, a przecież ona wygląda jak mój wujek Oscar. I w ten sposób Oscary zostały Oscarami. A ja pozdrawiam cię z Muzeum Walta Disneya z San Francisco, z którego roztacza się przepiękny widok na Golden Bay Bridge. I jestem trochę wzruszona, trochę rozmarzona, bo zawsze wzruszają mnie ludzie, którzy realizują rzeczy, które są niemożliwe do realizacji. Rzeczy, które wydają się tak trudne dla jednego człowieka i tak niemożliwe, którzy walczą z wiatrakami, a potem okazuje się, że uwalczyli i że ludzie mogą cieszyć się tym, co oni sobie w głowie wymyślili i to jest piękne. I takich ludzi kocham i dlatego jestem taka lekko wzruszona i nie wiem, co powiedzieć.